Witam was z tej strony Sabal z oficjalnego serwera Bagianamu Metin 2. Moi drodzy, jest to 19 odcinek, szok, niedowierzanie. Za tydzień już będzie 20, ale czas zleciał masakrycznie. Mimo seria się dłuży i dosyć rzadko wrzucam odcinki, to jednak jest jakiś progres. No i moi drodzy, konkursik, dawno takich rzeczy nie było. Przypominam, że wyszła seria kubków limitowanych, jeszcze przez 3 tygodnie będzie sprzedaż. Macie link w opisie, macie też w tle pokazane. No i właśnie konkurs, moi drodzy. Jako pomysłodawca tych kubeczków przyszły do mnie kubki z nadrukowanym pięknym chłopcem i w środku kubka i od spodu, bo te sprzedaże są tylko od spodu, więc mam dwa kubki rozdania. W tym odcinku rozdamy jeden, to jest połysk czarny oraz biały. Zwycięzca sobie wybierze, który chce, żebym mu wysłał, i w następnym tygodniu będzie kolejny konkursik, żeby wziąć udział. Standardowo łapka w górę, musi być też sub oczywiście i co najważniejsze, moi drodzy, napisać jakiś wierszyk o mojej osobie. Może być lakowo, może być o metinie, może być o moim kolorze włosów, nazwijmy to. Wiecie, coś takiego, co mi się spodoba. I w następnym odcinku opublikuję ten najlepszy wierszyk moim zdaniem. Będziemy czytać na streamie i sobie wybierzemy wspólnie, kto ten kubeczek dostanie. Więc pamiętajcie, w sprzedaży są jeszcze kubeczki. Takowy można wygrać jako unikat, bo tego w sprzedaży nie ma akurat tego, co ja mam, czyli piękny chłopiec z dwóch stron. No i przejdźmy do odcineczka, zapraszam. Jako że mi się skończył paszport Polsatu i szczęście mnie opuściło, jak to zwykle przy rudym człowieku, takie jest życie, muszę z tym żyć, nazwijmy to, chciałem sobie zbonusować broń na żywioł, lodu, tak jak wspomniałem ileś tam 50 razy, no i wszedł tylko 1%, mógł wejść od 1 do 8%, najlepiej jakby było 6 albo 8 na starcie, to bym zostawił. No i teraz jest pytanie, czy mam to bonusować na siłę, żeby było byle co, czy jednak pożebrać i poprosić o gildię 24 level, bo taki musi być, żebym ten żywioł usunął i wstawił jeszcze raz. Bo nie mogę zmienić procenta, muszę usunąć ten bonus specjalnym zbojem, ale 24 level gildii musi być i znowu zbonusować nadzieją, że tym razem mi się uda. Nie wiadomo, ciężko jest zdecydować, no bo czym więcej potem jest ulepszeń, tym więcej tych zboi trzeba potem używać, żeby to wyzerować. Wielu z was mi pisało na streamie, prosiło mnie, żebym poszedł na strażników Alastora, czy jak tam się oni nazywają, ci co dropią przepustkę, ja ten właśnie dungeon, żebym spróbował z tą nową, moją nową giverą zbić, jaki tam damage zadaje, albo coś w tym guście. I tu jest takie pierwsze ale. Pomijając ten główny quest chain, który nie zrobiłem, żeby iść do tego bossa, jak i moje poboczne postaci, ale to nie jest ważne w tym momencie. Z tymi strażnikami jest taki problem, że tutaj przewagę mają postacie, gdzie zadają duże obrażenia ze skilli, czyli na pewno nie Sura WP. Przede wszystkim tutaj jest top szaman, top ninja, ale szczególnie szaman jest na topie. No i ten boss jest na parę hitów. I ktoś mi powiedział, by zrób ekup VP. To miałoby sens, gdyby ten boss nie byłby na parę skilli. No bo zobaczcie, tu macie przykłady. Pojawia się, jestem w stanie kliknąć raz jakieś cięcie, przez przypadek sobie też opóźniłem, że odpaliłem skill niepotrzebnie. No jeszcze tych cooldownów nie znam, więc to też tam na pałę było, ale no zobaczcie, nie? Bosik się pojawia, ja jestem w stanie zrobić parę sekund, nikt mnie nie bije, bo każdy ma mnie w dupie, byleby tylko ktoś skilla walnął i miał ten drop. Ja nie jestem w stanie nawet na broni plus 15 przebić takiego szamana, no bo ja mam do dupy skille. Więc po co ja mam robić eku PvP, skoro walka o tego bossa nie ma znaczenia, no bo nawet jakbym się z kimś bił o tego bossa, to i tak ktoś w tle to zbije, bo wystarczy parę skilli, żeby tego bossa zbić. To jest bez sensu, niestety nie ja to wymyśliłem, ale Gameforge, więc realnie musiałbym chyba wejść o 5-6 nad ranem. W przyszłości się nad tym zastanowię, naprawdę, żeby tak nie wstawać, ale póki mam tak słabą broń, nawet jak się boss pojawi, to i tak będę ze spuszczonymi gaciami się patrzył na niego i zanim go zbiję, to ktoś się w końcu lognie i mnie wyręczy z tego, więc nie wiem, czy byłbym w stanie tak szybko wysolować, żeby nikt nie zsuł, więc jestem w kropce. Albo klucze kupuję i robię sam Alastora, ale to musiałbym chyba trudnego, żeby to się opasało, albo nie wiem, powiem wam, jestem w kropce. No ale byłem, sprawdziłem, nie? Żeby nie było. Szybkie podejście na hyderkę, by sprawdzić mój damage i ile mi brakuje. Nawet nie mało bije, na pewno dwa razy więcej niż kiedyś, jak szedłem za pierwszym razem.
lecz brakuje mi tak mniej więcej 8000-9000 damage'a więcej. Więc nie oszukiwałem się, że zbiję, ale chciałem sprawdzić. No i wiem, co jeszcze muszę zrobić. Póki nie ma systemu dusz, no headerka nie dla mnie, niestety. Dawno nie grałem na żadnym privie. I ja wiem, że na tych cięższych serwerach, gdzie zmianki coś są warte, ciężko się miksuje takie rzeczy. Ale ja gram na globalu. Wiecie, zmianki to jest Forza, te normalne szczególnie. No i patrzcie, co koleś wytasował. Jego trzeba mieć farta, ja nie wiem. Ci durasy naprawdę... No to jest praktycznie perfekt branza pod wszystko, można powiedzieć. No może nie na ogień, ale no chciałem taką mieć. Nie będę kupował, bo nie jestem szalony. Mam lepsze i większe potrzeby. Ale no, musicie przyznać. Cinka cieknie. Czuję się, jakbym miał trochę syndrom sztokholmski, bo niby wiem i oszukuję się, że nic nie trafię i lepiej kupić na rynku od jakichś graczy. No to próbowałem, nazwijmy to, zainwestować. To jest oszustwo. W sensie, że sam się oszukałem. W item shopa, żeby mieć kostiumy na 60 dni. Nie zgadniecie. Nic nie trafiłem. Ale sobie poszły. Fajna sprawa. Pojechałem sobie na wężowe pole. W bardzo romantyczne miejsce. Kiedyś już się z szamankami siedziało. Parę godzin, nie powiem. Ach, te simpowanie. Brakuje mi tego. Ale nie przedłużajmy. Chciałem uzyskać pewien efekt. Czy ten efekt mi wyszedł? No, lepiej nic nie będę mówił. No bo żylaki zaczynają na dupie pękać. Sons and daughters hide the heart of who we are, making peace to build a future, strong, united, working till we fall. The air and water flowing, heart, the land we call our home, push to keep the dark from coming, feel the weight of what we owe. This the song of sons and daughters, hide the heart of who we are, making peace to build a future, strong, united, working till we fall. And we all lift, and we're all adrift, together, together. Nie zależało mi, żeby wygrać te kostiumy. Naprawdę. Kliknąłem sobie tak o. Nawet chyba to był misklik, bo to zrobiłem na streamie, jak chciałem kupić coś innego. Fajnie. Dobra, tutaj się przyznam szczerze, że zrobiłem wielki błąd. Nie dlatego, że kupiłem rytualne kamienie na aukcji błyskawicznej, tylko dlatego, że tak szybko. Problem z tureckimi serwerami jest taki, że niekiedy jak jest branie, to szybko znika, albo item shopa wywali przez błąd, wiele różnych rzeczy. No i kupiłem strasznie drogo na służę te rytualne, ale na szamanicy nie kupiłem aż tak drogo. Więc w sumie to się tak wyrównało. Ogólnie, patrząc za najniższą cenę, jaką mógłbym kupić rytualne, no to kupując 20 rytualnych około, straciłem prawie ponad 2000 SM. Przez swoją głupotę, więc miałbym dwa rytualne więcej, albo prawie trzy, gdybym to mądrze zrobił. Nie zrobiłem tego mądrze, ale naprawdę, tyle razy mi się item przewywalił, tyle razy widziałem takie aukcje i szybko schodziło, akurat, nie wiem, Turcy nie mieli SM-ków, albo nie chcieli, no nie wiem, akurat tak się złożyło, że na SM-ki, SM-ki mi zeszły z konta, ale... no rytualne wolno szły, nie? Ale w sumie wychodzi na to, że kupiłem ponad 20. 20 chyba jeden rytualnych. Potem będzie jakieś podsumowanie. Z drugiej jednak strony, na odcinku o wyjaśnienia, jeżeli chodzi o serwer Ruby, mówiłem, że to jest niewypał. Po Turcji to jest taki średni wypał, ale jak na standardy tureckie to nie. Ale jeżeli chodzi o klaster wschodni oraz ten niemiecki, no to są serwery praktycznie puste.
i nie zgodzę się z Lexo i innymi youtuberami, co mówią, że tam grają ludzie. To jest niewielka ilość, to jest promil. Ja tych serwerów nie polecam, ale mówiłem, że jak serwery nie wypadą, bo to był praktycznie koniec kwartału, bo to był koniec miesiąca, to był 2 tygodnie temu dokładnie. Więc oni, mówiłem, że będzie happy na poziomie 60% albo 30% i jakieś zajebiste aukcje. No i były zajebiste aukcje i happy 30%, więc ewidentnie GameForge by to nie oddało. No bo w sumie jak policzyłem te aukcje wszystkie, tylko po stronie tureckiej, no to zeszło tego około 3 milionów SM. Z rynku zeszło 3 miliony SM. Ludzie wydali na aukcje. Tu macie przykład z tymi cęgami. Więc po części jakaś desperacja była z tej strony, nie? Jeżeli chodzi o GameForge. W końcu pozbyłem się mojego ostrza za 140 won, dokładnie 139. Pora sobie coś poulepszać, ale powiem wam szczerze, nie wiem co mam powiedzieć. Tak mnie to zmęczyło masakrycznie. Nigdy więcej. W sensie chodzi o sprzedaż takich itemów, bo przez to, że systemu dusz nie ma, nie logowali się ludzie, na których mi zależało, nie chciałem czekać, a taki miałem ścisk na tą broń, żeby to ulepszyć, ale właśnie czy wejdzie, nie? No bo wiecie, mogę tą kasę przepalić po prostu. Bo jak spali, to będę musiał kupić szybko kolejne metale. Jedziemy. To jest próba 10. Te 3 metale se w pizdę wsadzę. No i git, kurwen. No i chuj, no. A ulepy się przydadzą mi te metale, więc...